Czy masz świadomość? W kwietniu 2019 roku grupa doradcza Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem, złożona z 29 naukowców z 19 krajów, wymieniła częstotliwości radiowe jako jeden z czynników, dla których ponowna ocena rakotwórczości przez agencję w okresie 2020-2024 jest uważana za priorytet. W świetle wyników najnowszych badań na zwierzętach przeprowadzonych przez amerykański Narodowy Program Toksykologiczny i Instytut Ramazzianiego można przyjąć w konkretnym rozpatrywanym przypadku przy kryterium wysokiego prawdopodobieństwa logicznego można przyznać związek etiologiczny między długotrwałą i rzucającą się w oczy ekspozycją zawodową na częstotliwości radiowe emitowane przez telefony komórkowe, a chorobą zgłoszoną przez badanego przez biegłych sądowych dla Państwowego Zakładu Ubezpieczeń od wypadków przy pracy i chorób zawodowych we Włoszech. W rzeczywistości Międzynarodowa Komisja do Spraw Ochrony przed Promieniowaniem Nieionizującym jest organizacją prywatną, której wytyczne dotyczące częstotliwości radiowych mają ogromne znaczenie ekonomiczne i strategiczne dla przemysłu telekomunikacyjnego, z którym ponadto kilku członków komisji ma powiązania poprzez relacje konsultacyjne. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Przeczytałem Państwu fragmenty z wyroku Sądu Apelacyjnego w Turynie. Całość tego wyroku w polskim internecie po polsku z tłumaczeniem przysięgłym ostatnio upublicznił Zbigniew Gelzok, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Elektrostrykarzeniom Prawo do Życia. Dzisiaj pana prezesa Zbigniewa Gelzoka gościmy w audycji Czy masz świadomość? Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry, witam wszystkich. Panie prezesie, dlaczego sprawa wygranej Roberto Romeo, bo jego dotyczy ten wyrok, przed sądem w Turynie powinna nas zainteresować? Kim on był i co to się takiego stało, że jest to interesujące? No, kim on był, no można powiedzieć w skrócie, żeby wszyscy zrozumieli, był użytkownikiem telefonu komórkowego, można powiedzieć, jak z tego widać, więcej niż przez 10 lat, korzystał z niego intensywnie. No i nabawił się, można powiedzieć, choroby nowotworowej, jeżeli chodzi o głowę. No bo wiemy, że tu nerwiak, że glejak. I dlaczego powinno to zainteresować Polki? No powinni się zainteresować tym dlatego, że jeżeli ktoś w rodzinie używa tego telefonu, można powiedzieć, długotrwale, jeżeli doszło do jakiegoś przypadku glejaka czy innego innej choroby nowotworowej głowy, to mają prawo starać się również w polskim sądzie, czy też przed prokuraturą o odszkodowanie, bo firmy telekomunikacyjne nie informują ich o tym, że takie zagrożenie po prostu istnieje. Ten wyrok się po prostu może przyda, bo ten wyrok odpowiada nam na dużo pytań, ale to, co jest w wyroku, jest też zgodne z tym, co potwierdza pani profesor Bortkiewicz z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi na podstawie metaanaliz. Więc Rozumiem, że ta sprawa ciągnęła się jakoś długo. No, to jest drugi wyrok, jaki zapadł we Włoszech, tak? Bo to się ciągnie długo, ponieważ wiadomo, że jest problem z biegłymi. No tam znaleźli neurologa i onkologa, którzy opierając się o badania, o swoją wiedzę, o wszystko, co mogli wziąć pod uwagę, stwierdzili, że to wysokie prawdopodobieństwo istnieje. Bo jeżeli nie można wykluczyć innych czynników jednoznacznie, to powinno się przyjąć taki czynnik szkodliwy, jaki jest właśnie, jaka jest ekspozycja również zawodowa na częstotliwości radiowe, ale to już praktycznie dzisiaj wszystkich dotyczy. A to wyjaśnijmy jeszcze słuchaczom. Rozumiem, że biegi to są takie osoby, które są powoływane przez sąd jako eksperci, tak?
Tak, dokładnie. Są na liście biegłych i są biegłymi z danej i dziedziny medycyny, czyli w tym wypadku chodziło o neurologa i onkologa, ponieważ te dwie dziedziny wchodziły w zakres tych grup prawnych i nikt inny nie mógł się wypowiedzieć. Jest to też zgodne z wyrokiem prawomocnym Sądu Apelacyjnego w Warszawie, że tylko biegli określonej dziedziny mogą się wypowiadać na temat związku przyczynowo-skutkowego, a sama norma nie ma jakiegokolwiek znaczenia do jego ustalenia. Rozumiem. Tutaj w tym wyroku, który oczywiście też przeczytałem z ciekawością, wyczytałem, że ten pan, którego sprawa dotyczy, on był pracownikiem w firmie Telekom, posługiwał się właśnie tym telefonem w ramach obowiązków służbowych i jakby odwoływała się, czy przeciwko niemu występował Państwowy Zakład Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. To taki chyba polski ZUS, tak? Dokładnie, no. Czyli odpowiednik polskiego ZUS-u we Włoszech nie chciał przyznać do tego, że ten pan nabawił się raka mózgu właśnie korzystając z telefonu, czy tak? Dokładnie. To jest podobnie, można powiedzieć, jak sprawa się toczy u mnie w postępowaniu choroby zawodowej. No, wiemy, że w wydziałach pracy powołuje się biegłych właśnie konkretnych specjalizacji, że to nie dany organ decyduje, nie też opinia, którą można powiedzieć ma poszkodowany czy ubezpieczony, no tylko można powiedzieć muszą przesądzić o tym biegli i muszą przesądzić w taki sposób, żeby ich opinię dało się, można powiedzieć, odczytać w sposób zrozumiały dla każdego. A jakby pan mógł wyjaśnić, bo pan powiedział o swojej sprawie, myślę, że większość słuchaczy nie wie, o jaką sprawę chodzi. Toczy się postępowanie w sprawie choroby zawodowej. W moim przypadku sprawa znowu jest w Naczelnym Sądzie. Mam wyroki korzystne, gdzie sąd kazał zbadać, czy do pogorszenia doszło w trakcie pracy i czy można powiedzieć, kiedy to nastąpiło i czy można wykluczyć inne czynniki, a jeżeli nie, to mieli uznać chorobę zawodową. Oczywiście w najnowszej opinii z 2020 roku Instytut Medycyny Pracy w Łodzi to pominął, chociaż przyznał, że pole elektromagnetyczne może z najnowszych badań wpływać negatywnie na gonady. Więc teoretycznie możemy powiedzieć dzisiaj, że ta bezpłodność, której w Polsce dotyka 1,5 miliona obywateli, może już być związana z narażeniem na pola elektromagnetyczne. Niestety na razie nikogo to nie interesuje. A gdzie pan pracował, że pan nabawił się takich dolegliwości? No pracowałem, dlatego sąd był zdziwiony. Pracowałem przy budowie stacji bazowych telefonii komórkowych, potem były czynne stacje, odbiorniki radiowo-telewizyjne. W strefach, w których w ogóle nie mogłem przebywać. Nie wyłączano tego, tak dzisiaj zapewne pracują monterzy i dlatego sąd był zainteresowany tym, dlaczego to się tak stało nagle, tak? Biegła sądu apelacyjnego w Katowicach potwierdziła w 2005 roku, że ona była po prostu, dla niej to był totalny szok. Dlaczego takie zmiany wystąpiły tak szybko, nie? A jakie zmiany i jak szybko? No, mam, można powiedzieć, w pierwszej kolejności cztery kręgi praktycznie zniknęły, bo to wiemy, że się kręg składają z wody. Jeżeli chodzi o kręgosłup szyjny, praktycznie szyja była bardzo szybko zajęta. Jezu, teraz pies. I to można powiedzieć. No, mamy trzeciego. Przepraszam, tylko bo mi psy szczekają. No. Chwilę. No, wiedział, przepraszam, że jestem, ale psy. No, nic się nie stało. No. I tam właśnie i były zmiany w układzie nerwowym, czyli zaburzenia pamięci, świadomości. Były, można powiedzieć, wpływ na gonady, bo 90% stwierdzonych plemników martwych, czyli przy takim czymś orzeka się bezpłodność i to było dużo, było takich rzeczy. Niestety nikt się do tego nie odnosi, nie? No i mamy... No ale co to znaczy, że nikt się do tego nie odnosi? Czyli nie ma biegłych. Sąd kazał swoje, a Instytut w ogóle tego nie robi. Sanepid również tego nie robi, wojewódzki inspektor sanitarny.
Nie chcą wykonać wyroków, bo sąd kazał wprost. Czy do pogorszenia stanu zdrowia zaszło podczas pracy? To mi biegli z Łodzi napisali, że ja w 2002 roku, w czerwcu, dostałem zdolność do pracy, którą nie otrzymałem, złożyłem doniesienie do prokuratury. No to prokurator stwierdził, że to jest błąd, że takich rzeczy nie było, że nie otrzymałem zdolności, ale oni się rzekomo pomylili, nie? Czyli ja rozumiem, że w Polsce nie ma takich biegłych jak we Włoszech, którzy no, pokazali sądowi, że coś jest na rzeczy, jeśli chodzi tutaj o elektrosmog. No niestety nie ma tych biegłych. Jest problem, bo w tej chwili się toczy sprawa w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, uszczerbku na zdrowiu, między innymi dotyczy choroby nowotworowej. Na stronie Możemy Prawo do Życia znaleźć opinię profesora Belopon. No i tu był cały problem, bo sąd okręgowy szukał biegłych w Warszawie, którzy mogliby się wypowiedzieć na temat uszczerbków na zdrowie, bo tam i również neurolog i neuropsychiatra wypowiadali się, że ten związek przyczynowo-skutkowy u pani Leszkowicz istnieje. No ale niestety, no. A co to no, za pani? Co to za sprawa? Ona toczy się przed sądem aktualnie apelacyjnym w Warszawie. To jest pani, która miała w pierwszej kolejności sąd apelacyjny odrzucił jej pozew. Później sąd apelacyjny w Warszawie uchylił wyrok sądu apelacyjnego, stwierdzając, że nie mogą się wypowiadać przedstawiciele Instytutu Łączności, tylko biegli określonej specjalizacji i polska norma obowiązująca stara nie ma żadnego znaczenia, czy jest uszczerbek, czy go nie ma, bo to muszą stwierdzić lekarze na podstawie wiedzy medycznej, a nie na podstawie norm, które nie wiadomo czego dotyczą, nie? A czego, jakby na co chorowała ta pani? Ona jest, to jest opisane, jest ten wyrok, wstawiłem ostatnio. Ona ma choroby nowotworowe, choroby skóry, choroby neurologiczne, choroby, można powiedzieć, kardiologiczne. Tam był taki przypadek. W związku z czym? W związku ze stacją bazową, która była naprzeciw jej okien, nie? Aha. Stacja jest rozebrana, ale no, skutki zostały, sprawa została, no i sprawa się cały czas ciągnie. Jasne. Panie prezesie, wracając do tej sprawy wyroku sądu w Turynie, to dla pana najważniejsze trzy fakty, o których się pan dowiedział z tego wyroku i które mogłyby być ciekawe dla naszych słuchaczy, to jakie są? No to jest pierwszy fakt mamy, że no są, że powinni się wypowiadać tak w polskich sądach czy w prokuraturze, biegli sądowi określonej specjalizacji, czyli w tym przypadku neurolog, a najważniejszy jest onkolog. Druga rzecz, że istnieje wysoko prawdopodobieństwo, że choroba związana z używaniem telefonu, czyli nowotwór głowy, w tym wypadku nerwiak, nerwu słuchowego, jest wysoce prawdopodobne, że został spowodowany przez właśnie pole elektromagnetyczne, a nie ma innych czynników, które by mogły tej tezie zaprzeczyć, bo to wtedy się orzeka, można powiedzieć, że dany czynnik w środowisku pracy, tak, sąd, również u nas Naczelny Sąd Administracyjny przyjmuje. No i można powiedzieć, ta rzecz trzecia, można powiedzieć, że są, można powiedzieć, że istnieje możliwość dochodzenia roszczeń, że każdy, nawet w Polsce, może dzisiaj wystąpić z roszczeniem, jeżeli dozna uszczerbku na zdrowiu, może się zwrócić zarówno do prokuratury, jak i wystąpić z powództwem cywilnym przeciwko operatorowi, który powinien go powiadomić, że taki związek przyczynowo-skutkowy istnieje. I to też z tego wyroku dowiadujemy się, że szansa wygrania takiej sprawy, ponieważ to jest drugi wyrok we Włoszech, po prostu jest to możliwa, bo ludzie w to nie wierzą, nie? Ludzie w to nie wierzą, bo wiemy, że u nas nie ma praktycznie biegłych, u nas wykluczyli związek chorób nowotworowych tylko dlatego, że wykluczyli, nie wiedzą dlaczego, tylko przyjmują wersję, że to osoba, która jest chora, ma udowodnić, a nie ten, co wprowadza technologię. No i z tego można powiedzieć, te fakty są takie, że takie zagrożenie istnieje, tylko najgorsze jest w tym wszystkim, że znam ludzi, którzy umarli nagle, jak rozmawiali długo, no i niestety też to lekceważyli, nikt ich nie powiadomił, więc możemy też z tego wyroku wyciągnąć, że ten związek przyczynowo-skutkowy istnieje. No dotyczy to również, można powiedzieć, tak zmarła moja siostra, lat 43 właśnie, nagle jaka. Mhm.
Ja czytając ten wyrok, natknąłem się też na kilka badań i instytucji, na które powoływali się biegli. Czy może pan powiedzieć w skrócie trochę o nich? To były programy długoletnie. Instytut Ramazaniego, czy Narodowy Program Toksyczny, można powiedzieć, w Stanach, to były badania prowadzone na szczurach. Te badania, można powiedzieć, są komentowane. Próbuję cały czas podważać istnim, że niepewność, że tam można powiedzieć, że są błędy statystyczne. No różne rzeczy się im wytyka. I dlatego, ale z tych badań wynika, tak z rejestru można powiedzieć, myślę, że oprócz tych Narodowego Instytutu czy Ramazyniego, ten Centralny Rejestr Guzów Mózgu w Stanach Zjednoczonych potwierdza, że istnieje, można powiedzieć, również związek przyczynowo-skutkowego, bo w Polsce też rośnie. Ostatnio było, można powiedzieć, artykuł na ten temat. No, francuska Narodowa Agencja kiedyś nie potwierdzała, że to może takie wywołać, ale w 2019 roku może już też zaczęła potwierdzać. Nasze ministerstwo ciągle jednak powołuje się na ANES, ale odnosi się do roku 2011, nie biorąc pod uwagę to, co jest później. Nie? No bo to, co jest niekorzystne, można powiedzieć, dla firm telekomunikacyjnych, jest po prostu pomijalne. Ale już biorąc wszystko pod uwagę, te wszystkie programy pokazują, że istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia, można powiedzieć, choroby nowotworowej, w tym guzów mózgu, co może dotyczyć również każdej choroby, bo pamiętajmy, że kiedyś pan Marek Zmyślone, pan profesor mówił, że no jego zdaniem on ma wątpliwości, czy może wywołać pole elektromagnetyczne, chorobę nowotworową, ale nie miał wątpliwości, że może wspomagać jej rozwój, nie? No bo teoretycznie musiał mieć na myśli te skutki nietermiczne, które są ciągle pomijane. Więc mamy dowody, mamy coś, co można powiedzieć jest, ale tych wszystkich programów nie zauważa na razie nasze Ministerstwo Zdrowia czy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, bo oni się do tego w ogóle nie odnoszą, udają, że to nie istnieje. Rozumiem. Ja tylko przypomnę, że z panem profesorem Markiem Zmyślonym robiliśmy wywiad w tygodniku Spraw Obywatelskich, słuchaczy odsyłam, również z panią profesor Bortkiewicz, którą tu już pan prezes przywoływał. A pojawia się taki termin skutków nietermicznych, że one nie są brane pod uwagę. O jakie skutki chodzi? No to chodzi o długotrwałe skutki biologiczne, bo jakby pan zauważył, w rozporządzeniu ministra obrony narodowej bodajże z 2017 roku są opisane skutki nietermiczne. W rozporządzeniu dotyczącym polskich przepisów dotyczących środowiska pracy są opisane skutki nietermiczne, ale w rozporządzeniu ministra zdrowia 17 grudnia 2019 nie ma ich, nie wiedzą dlaczego. I problem jest z tym, że to, co zarzucił ostatnio bodajże profesor Hardwell Międzynarodowej Komisji CNIRP-owi z Niemczech, że oni wykluczają, że te skutki nietermiczne, że one nie istnieją, tylko nie mówią, że dlaczego. A to się odbywa na takiej zasadzie, jakby logicznie przyjąć, to skutek nietermiczny to jest skutek, jeżeli my będziemy cały czas poddawani działaniu określonego czynnika. Bo możemy sobie przyjąć, jeżeli my na przykład postoimy sobie 5 minut w słońcu, to nam nic w ciągu 5 minut nie będzie. Ale my będziemy cały czas stać w tym słońcu, w słońcu będziemy stać, to my w końcu albo dostaniemy udaru, albo nabawimy się raka skóry, albo czegoś innego. To są skutki, można powiedzieć, długotrwałe, bo się okazuje, że tych badań dotyczących takich skutków praktycznie się nie pojawiają się. Ministerstwo Zdrowia powoływało się na publikację, tam też nie ma o tym wzmianki, bo wszyscy uznają, że ta niemiecka organizacja zwana ICNIRP-em, że ona jest najbardziej, można powiedzieć, reprezentatywną do oceny tego, tylko czy ta organizacja nie prowadzi badań, nie wykluczyła tych nietermicznych skutków i Zaraz do ICNIRP-u jeszcze przejdziemy, natomiast ja chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do tych długotrwałych skutków nietermicznych, bo bardzo, bardzo trafna ta metafora ze słońcem, czyli przenosząc ją na obszar elektrosmogu, rozumiem, że kiedy śpimy i w naszej sypialni jest router albo telefon komórkowy przy uchu, cały czas włączony,
to możemy się spodziewać właśnie, że po iluś miesiącach, latach takiego przebywania w takiej sypialni, w takich warunkach, możemy się spodziewać jakichś problemów zdrowotnych. Czy dobrze rozumiem? Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Dokładnie, to są te długotrwałe skutki, tak jak mówi profesor Haller, nieprzebadane. Ja też nie czułem pola w pracy zaraz, to się dopiero dzieje z czasem. Jeżeli jest ten telefon router, mam teraz mnóstwo takich ludzi się zgłasza, to robi swoje. To jest ten długotrwały skutek, bo przełóżmy to dzisiaj na pandemię. Nikt się nie zastanawia, dlaczego ludzie, dzieci są bez układu odpornościowego. Nikt nie bierze pod uwagę, że jest czynnik, na przykład jest czynnik grypopodobny czy inny, obojętnie jak go nazwiemy, jest czynnik, który jest, można powiedzieć, jeżeli chodzi o pole elektromagnetyczne. No bo próbowano wykluczać, demagog próbował mówić, że pole elektromagnetyczne nie działa na układ odpornościowy, czyli te biologiczne oddziaływanie, że nie istnieje. Profesor Johansson to zbadał, pokazał, jak to wygląda. Instytut Uniwersytet Jagielloński mówi, że to nie jest główny czynnik negatywnie wpływający na odporność, ale też tego nie wyklucza. I tutaj mamy te biologiczne, długotrwałe skutki. To jest, możemy to odnieść, przenieść to na inne dziedziny, na, jak było kiedyś, na papierosy, na alkohol. Że z początkowych latach nie odczuwamy tego, czym dłużej mamy do czynienia z danym czynnikiem, czy z danym, można powiedzieć, nałogiem, tym szansa, można powiedzieć, wystąpienia negatywnych skutków się zwiększa z każdym rokiem. To jest to, co mówi profesor Bortkiewicz o telefonach. Nie można potwierdzić związku z przyczynowo-skutkowego, jeżeli do 10 lat ktoś rozmawia, ale jeżeli już ten okres jest dłuższy, to metaanalizy już to potwierdzają. To jest to, co wszyscy pomijają. To, na co zwraca się uwagę, że to się powinno przebadać i w projekcie, można powiedzieć, Polskie Towarzystwo Badań Relacyjnych też zwracało uwagę przy zmianie rozporządzenia, że w pierwszej kolejności trzeba zbadać, czy istnieje związek chorób nowotworowych i innych z tym, co już jest, a dopiero potem cokolwiek zmieniać. Niestety na razie to w jakiś sposób nie jest, można powiedzieć, rozwiązane. No dobrze, a wracając do tej Międzynarodowej Komisji do Spraw Ochrony przed Promieniowaniem Nieionizującym, ICNIRP, w skrócie z siedzibą w Niemczech, ona się pojawia w tym wyroku. Co to za organizacja i w jakim świetle ją się przedstawia właśnie w tym wyroku włoskiego sądu? Dla włoskiego sądu ta komisja ochrony przed promieniowaniem nieionizującym nie jest wiarygodna, ponieważ jest powiązana z biznesem. Co prawda ci naukowcy mówią, że w stowarzyszeniu pracują za darmo, ale poza są powiązani, więc to znaczy, że niezależni. Po drugie, to co sąd nawet może jeszcze nie wiedział, ta organizacja nie prowadzi żadnych własnych badań. Jeżeli weźmiemy ich budżet, oni nie robią nic. Oni oceniają badania, które im pasują na zasadzie efektu termicznego. Nic więcej. Już kiedyś wiceprezes tej organizacji, nie wiem czy jeszcze jest, mówił, że na świecie nie ma wzrostu znaczącego zachorowań na choroby nowotworowe, choć WHO panikuje, że do 2025 roku będzie koszmar. I zresztą potwierdzają to, można powiedzieć, również u nas statystyki, że ta liczba chorób nowotworowych z każdym rośnie. Więc ta organizacja jest również wyznacznikiem dla naszego Ministerstwa Zdrowia. Więc powiem tak, wiceminister zdrowia, pan Waldemar Kraska, pisał do senatorów, że ta niemiecka organizacja potwierdza, że pole elektromagnetyczne jest zdrowe dla osób chorych, starszych, dla dzieci. Więc zadałem pytanie na podstawie tego pisma, żeby mi pokazali te badania, opublikowali tego ICNIRP-u, to Ministerstwo Zdrowia odpisało, że ich nie zna. No bo nie ma takich badań, bo nie można powiedzieć, że ktoś jest specjalistą, to jest samozwańcza międzynarodowa komisja, ponieważ normalnie jest to niemieckie stowarzyszenie. To jest tak, dzisiaj my zakładamy normalne stowarzyszenie zwykłe i nazywamy się, że jesteśmy Międzynarodową Komisją do Spraw Zwalczania Komisji Nieionizującej. No to tak wygląda, no ale jak się okazuje, w Polsce dla ministra zdrowia nie musi być żadnych badań, nie musi być nic, byle się wypowiadają między innymi włoscy, nie wiem, czy to teraz naukowcy, czy to lekarze, bo no,
z ich strony widać, że no, oni sami nawet nie wiedzą, co piszą. Jest ostatnio chyba profesor Leszczyński mówił, że nie chcą nawet do debaty z innymi naukowcami stanąć. No bo jak mają niemiecka członkowie Międzynarodowej Komisji stanąć i na pytania o efekty nietermiczne, co powiedzą? Że badania robili 6-minutowe czy 15-minutowe, to normalny obywatel, normalny człowiek świadomy ich wyśmieje. No ale jak widać jeszcze można powiedzieć dla tej organizacji, no jest jakiś autorytet, jeżeli chodzi o Ministerstwo Zdrowia istnieje, a można sobie najnowszą publikację Hardwella przeczytać. On też opisuje ich, jakie badania prowadzą i czego nigdy nie zrobili. Mhm. Ten wyrok właśnie o tyle jest ciekawy, że wskazuje, ci biegli włoscy wskazują na te powiązania ICNIRP-u z przemysłem telekomunikacyjnym. To zresztą to, co czytałem Państwu na wstępie tej audycji. Czas nieubłaganie zbliża się, biegnie, więc zbliżamy się do końca. A panie prezesie, co ten wyrok oznacza dla polskich obywateli i polskich sądów? Dla polskich sądów oznacza to, co my już praktycznie wiemy z polskich sądów, jeżeli przyjmiemy wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie i Sądu Najwyższego w Warszawie, że związek przyczynowo-skutkowy istnieje, prawdopodobieństwo wysokie istnieje, można powiedzieć tak. Drugą rzecz znaczy to dlatego, że mogą się wypowiadać tylko biegli specjaliści określonych dziedzin, czyli tak jak tu neurolog plus najważniejszy onkolog. I to pokazuje, można powiedzieć, że te wszystkie twierdzenia Ministerstwa Zdrowia, że nie ma związku, demagogów, że nikt nie potwierdził, są nieprawdziwe, bo potwierdzono już taki związek. Potwierdza to również pani Bortkiewicz, potwierdzają to metaanalizy, ale wszyscy udają w Warszawie, że razem z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, że problem nie istnieje. Wyobraźmy sobie, żeby nie przedłużać teraz, że jak to dopiero wyjdzie, takie wyroki zapadają, co wtedy? Sprzedają telefony, reklamują dostęp bez ograniczeń, nie ostrzegają w ogóle ludzi, nie mówią nic o tym, że dzieci rozmawiają, no bo jak jest promocja bez rozmowy, bez limitu, no to ludzie są przekonani, że w taki sposób, że ten telefon jest bezpieczny dla nich, niezależnie gdzie go, czy go mają w ręce, czy go mają przy głowie. No i można powiedzieć, ten wyrok, ponieważ no, mamy sporne konflikty, mamy sporne strony, no myślę, że najlepiej dla ludzi, dla sędziów przemawia wyrok sporządzony przez sędziów, którzy oceniają lekarzy, bo to nie są osoby, sędziowie, którzy sporządzali wyrok, zapewne używają telefonu komórkowego, zapewne tak każdy, ale tu mamy niezależny przekaz prawomocnego wyroku, gdzie no, nie ma to ani z jednej strony, ani z drugiej strony, stanowisko jakiejś strony, mamy po prostu przekaz jasny i czytelny. I mamy to, co jest najważniejsze, to wysokie prawdopodobieństwo. Tutaj mam nadzieję, że tutaj te sprawy się po prostu potoczą, bo chcę się zwrócić właśnie w tej sprawie do ministra zdrowia, czy ma jakieś, można powiedzieć, jeżeli chodzi o ostrzeżenia o telefon komórkowy, żeby potwierdził na podstawie czego on wyklucza, bo już nawet razem z tym wyrokiem chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, jeżeli chodzi o ministra zdrowia czy KPRM, w jaki sposób same telefony komórkowe mogą działać na trzy rzeczy, tak jak jest u dzieci. Oczy, kręgosłup szyjny i tarczyca. Przykładowo, nie mówiąc już o gonadach. I zobaczymy, jaka będzie odpowiedź, bo już tu powinna być zachowana ta zasada prewencji. Powinno być tak, można powiedzieć, powinno być to nagłośnione. Zobaczymy, co zrobi profesor Chybicka po tym, co się stało w Senacie. Zobaczymy, do czego dojdzie, bo myślę, że ten czas, który dzisiaj nadchodzi, no będzie koszmarnym czasem, jeżeli chodzi o młodych ludzi, bo jeżeli, nie wiem, czy pan czytał pan te badania niemieckich profesorów, przebadali szarą strefę dzieci i młodzieży uzależnione od telefonów komórkowych, mają taką szarą strefę jak narkomani, czy alkoholicy nałogowi, pijący wciąż. No i tu jest cały problem. No myślę, że ten wyrok, jak ktoś będzie chciał zrozumieć, to go zrozumie. Jak ktoś nie będzie chciał zrozumieć, no to potem może mieć problem, jak go problem dotknie. No ale
Przekazywać trzeba informacje, każdy sobie poczyta, bo nie musi nas, czy mnie, czy pana słuchać. Wystarczy, że sobie poczyta, czy też inne publikacje, tylko zawsze trzeba pamiętać, to musi być wypowiedź lekarza określonej dziedziny medycyny. To nie może być pracownika KPRM-u, którzy twierdzą, że nie chcą podać ich nazwisk, bo niby nie są funkcjonariuszami publicznymi i można powiedzieć, w Ministerstwie Zdrowia nie ma takich fachowców, więc myślę, że ten wyrok w jakiś sposób wpłynie na stanowisko również sądów, czy też organów. Tak, ja chciałbym tutaj też Państwa uspokoić. Ten wyrok jest w języku polskim, nie jest po włosku. Jego tłumaczenia dokonał biegły tłumacz z listy tłumaczy, tłumacz przysięgły z języka włoskiego, więc zachęcam, będziemy go tutaj w ramach podcastu, pod podcastem też linkować do niego. Natomiast panie prezesie, ostatnie pytanie. Czego my obywatele powinniśmy żądać dziś od polityków, domagać się od dziennikarzy i wymagać od siebie w temacie, o którym rozmawiamy? Wymagać od siebie to możemy, pierwszy raz zaczniemy od siebie. Do telefonu używać słuchawek, starać się używać światłowodów. Jak już nie ma możliwości, używając Wi-Fi, nie używamy wyłączać, szczególnie na noc. Od polityków, od dziennikarzy, powinniśmy się domagać rzetelnego przekazu, którego dziennikarze nie chcą uzyskać od ministra zdrowia. Czyli politycy, dziennikarze powinni pytać Ministerstwo Zdrowia, jak zmieniano na przykład normę, żeby im podali opinię konkretnych lekarzy specjalizacji i na przykład kto dokonywał tej oceny, kto może wykluczyć na przykład, że pole nie wpływa na zachorowania na raka czy na gonady, które ma kolosalną rzecz. Powinni politycy się pytać, tylko politycy zaczynają i politycy tego nie kończą, dziennikarze uciekają od tematu. A my, no niestety my, obywatele, no jest duży problem z ludźmi, bo walczą ze stacjami bazowymi, żeby nie mieć ich za płotem, no bo powinna być zachowana jakakolwiek odległość tam te 500 metrów, a z drugiej strony routery chodzą im na okrągło. No właśnie i to jest to, że my od siebie nie wymagamy, a myśmy chcieli być od innych wymagać. Ja nie mógłbym siedzieć cały czas przy włączonych routerach z powodu tego, co mnie dotknęło w pracy, a teraz, no tak już wspomniałem, jest mnóstwo ludzi, którzy dostrzegli, że coś się dzieje. No całe rodziny bez układu odpornościowego. Czemu Ministerstwo Zdrowia milczy na ten temat? To nie jest. Czemu dzisiaj nikt nie mówi, że jest ogromna zachorowalność, że wirusy, obojętnie czy grypy, czy czegokolwiek, bo już są teorie różne, czemu przejmują kontrolę nad systemem odpornościowym? Co niszczy nam układ odpornościowy? Ale zobaczmy sobie reklamy dzisiaj. Dzisiaj reklamy tabletek, reklamy cukru, Coca-Coli, McDonald'ów, całej reszty. I o tym nikt nie mówi i zostaje nam te sławne pole elektromagnetyczne. Tak potwierdził Johansson, profesor, ma wpływ na układ odpornościowy bardzo i to, co jest najważniejsze, to można bardzo łatwo sprawdzić, bo tu nie ma żadnej filozofii. Nikt tego nie chce, no więc pamiętajmy o tym, że do internetu, do podłączania urządzeń są światłowody, a do korzystania z telefonu mamy słuchawki przewodowe. I starać się, co powiem na koniec, bo teraz to dopiero wynikło, starać się za wszelką cenę nie używać telefonu komórkowego, obojętnie jak rozmawiamy, czy mamy zestawy, czy mamy słuchawki przewodowe w samochodach, bo okazuje się, że 1/4 wypadków również w Polsce jest powodowana przez rozmowę telefoniczną. To już w Stanach potwierdzali parę lat temu, ponieważ zachowujemy się jak osoba pod wpływem alkoholu, więc musimy coś zrobić z sobą, no a politycy, no ja nie wiem, czy można liczyć dzisiaj na polityków. Ten temat niedługo wypłynie na szersze wody, bo tego się nie da utrzymać, bo czasy będą coraz gorsze. W końcu ktoś się będzie zastanawiał, co się dzieje, dlaczego dzieci chorują non-stop, kiedyś w ogóle tego nie było. Co się dzisiaj dzieje, bo ja znam te przypadki z życia, że no, rodzice się skarżą, że całe rodziny są bez, albo są przypadki, że ojciec pracuje poza domem i nie odczuwa tych skutków. A dzisiaj większym zagrożeniem od telefonu, od stacji bazowych na dzień dzisiejszy, jeżeli są dalej, są routery właśnie Wi-Fi, bo zwracałem się z pytaniem do Ministerstwa Zdrowia, czy mogliby potwierdzić ich bezpieczeństwo, odpisali, że nie mają żadnych badań,
nic nie wiedzą, ale od demagoga się dowiemy, że są bezpieczne. Tylko dlaczego, to nie wiemy. Nie? Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Ja Państwa oczywiście też zachęcam do tego, żeby korzystać z telefonu jak najmniej. Wyrzucić router z Wi-Fi. Da się, bo ja jakiś czas temu, kiedy nabrałem świadomości na temat tych spraw, o których dzisiaj rozmawiamy, po prostu było to trudne oczywiście, bo to jest trochę jak z narkomanem, którego trzeba, który musi zrezygnować z ćpania, ale jest to możliwe. Zlikwidowaliśmy w domu Wi-Fi, router usunęliśmy, położyliśmy kabla, zrezygnowałem ze smartfonu, mam starą komórkę, taką tylko do dzwonienia. No, chętnie bym z niej też zrezygnował, ale po prostu budki telefoniczne w całym kraju nam zlikwidowali. To tak a propos pułapki postępu. Ale w tym miejscu naprawdę już musimy kończyć. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan Zbigniew Gelzok, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Elektroskażeniom Prawo do Życia. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Widzenia, może kiedyś wrócimy do tematu na spokojnie, bo na razie za duże emocje, bo... Na pewno tak, na pewno tak. Myślę, że tak jak pan mówi, sprawa jest rozwojowa i to będzie tsunami, jak z papierosami, z azbestem czy ze smogiem. Jedna rzecz już do pana, jak pan już kręci podcasty na ten temat. Musi pan wejść te nowe doświadczenia już Hardwella z 5G ze Szwecji, to co opisuje. Trzeba uświadomić to, co się stało w Szwecji, jak stacja działała, jak pojawiło się już 5G, jeżeli chodzi o fale milimetrowe. Nie? Dokument opisany przez Hardwella jest po prostu kolejnym dokumentem, który opisuje naukowiec, a nie osoba przypadkowa i opiera się na faktach. Tam też znajdziemy wszystkie instytuty. Jest to bardzo ładna też publikacja, którą też nam przetłumaczy, można powiedzieć, Google już same, niedokładnie, ale też możemy się bardzo dużo dowiedzieć. Nie? Dobrze, z Państwem żegna się Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich już za tydzień, we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.